przychodząc do broni, cel był jasny. Zrobiliśmy pierwszy krok, czyli wygraliśmy ligę. Daj, zobacz to. Ten sezon 2017-2018 rzeczywiście był bardzo długi, bardzo wyczerpujący. Rzeczywiście było wiele momentów bardzo przyjemnych, bardzo szczęśliwych dla nas, gdzie wygrywaliśmy ważne mecze w ostatnich sekundach, w ostatnich minutach. Były momenty bardzo trudne i ciężko nam się nawet pracowało tutaj ze sobą, bo ciśnienie było bardzo duże i już nawet po tej kolejce z przysuchą w przegranym meczu, zdecydowanie przegranym, niektórzy już stracili nadzieję na to, że damy radę. Wierzyliśmy w swoją jakość, wierzyliśmy w swoją siłę. Bardzo dużo pracy włożyliśmy w okresie przygotowawczym w zimę. Sumiennie trenowaliśmy i wykorzystując słabszy moment Pilicy właśnie na wiosnę, później łapiąc kilka serii zwycięstw, udało się zająć to pierwsze miejsce. Niesamowita sytuacja. Piłka zatrzymała się tuż przy linii bramkowej w kałuży wody. Czarnecki mija Przyrowskiego. Czarnecki i gol! Dwa do zera dla broni Radom. Tym razem strzelcem gola z numerem 14 Adam Imiela. To teraz nieporozumienie. Leśniewski, gol! I gol 3-1 dla broni Radom. Uderzenie i gol! Gol! Coś niesamowitego! Pilica w 72 minucie wyrównuje stan rywalizacji. Broń Radom w 85 minucie prowadzi 4-3.
12 minut ustawić sobie 3 dziatki. Liga okazała się, ułożyła się w ten sposób, że Mińsk w końcówce, podobnie jak i my, te najważniejsze mecze wygrywał. Bodajże chyba to jest 10. kolejka ze zwycięstwem. Zarówno my ich oglądaliśmy, analizowaliśmy grę, ale oni nas też obserwowali. Zbieramy talerzyki, dobieramy się w pary, 3,5 minutki podania w parach, całe boisko. My nie możemy po prostu takiej szansy stracić, bo szkoda by było tej roboty, ciężkiej roboty, którą wykonał zespół i pracy, którą włożył zarząd klubu. Cieszymy się z tego powodu, że nasi kibice wybierają się do Mińska Mazowieckiego, liczymy na ich doping, liczymy na to, że będziemy wracać stamtąd w dobrych humorach, a tutaj w Radomiu 27 czerwca przypieczętujemy zwycięstwo. Teraz powinien, i tu mój numer powinien lecieć teraz, 883. I emeryci i renciści też z nami jeżdżą, nie? Nie? Zabieramy emerytów. Zawsze emerytów i rencistów zabieramy na mecie, nie? Nie ma indywidualności, nie ma gry indywidualnej, tylko jest drużyna. Szukać lepiej ustawionego zawodnika. 16 numer. W odpowiednim momencie Norbert i przewaga z nimi, tam wiesz, piła koło niego i jedzie równo, jako siara, no. I zacinka leci w polu karnym i wymuszasz, no. Cwaniactwem chłopaki tutaj wygramy, cwaniactwem. Kiedy wymusisz, to wymusisz, kiedy opóźnisz, to opóźnisz. Natomiast pompujecie się jeden drugiego, rozmowa, pozytywna rozmowa.
kręci, panie sędzio, no. Dobra, dobra, dobra. Masz rację. Przechodzi słońce i teraz tak, ona idzie w kierunku tamtego słupka. Wykorzystać, no to długa piłka, ona przyjdzie na pewno za linią obrońców. Kaczmiar miał problemy, Kaczmiar zastanawiał problemy, to piło w mieście. A z drugiej strony musimy uważać, bo ona będzie ten bramkarz, bo Kaczmiar wychodzi na takie zagrane. Oni się otworzą, nie? Oni zaryzykują. Nie cofajmy się, gramy kurwa wysoko, tak jak do tej pory. Dokładnie. Chodźmy tą drużyną. Dokładnie. Cały czas mentalnie. Nieprzygotowany w ogóle, kurwa. Nieprzygotowany w ogóle, kurwa. Podchodzić trzeci wolny. Rozegraliśmy dobre zawody pod względem taktycznym i takim motywacyjnym, bym powiedział, bo chłopcy wzajemnie się tak motywowali, byli tak zaangażowani i przede wszystkim tak zdeterminowani, że rzeczywiście te Mazowi nie pozwolili praktycznie na nic. Jak już nieraz Ligi Mistrzów, nie Ligi Mistrzów mecze pokazywały, że 2-0 to też nie jest jakiś tam wynik, którego nie da się odrobić. Nie? No u nas to jedynie musiało być, nie wiem, jakieś totalne gapiostwo, przespanie i żeby to popsuć i zniweczyć to, co już sobie wypracowaliśmy, bo wynik mamy korzystny.
są chłopaki zmobilizowani, są zmobilizowani, przyjechali tutaj na maksa, a my po prostu musimy z podwójną energią to, co było w sobotę, chłopaki. No. Jeszcze z podwójną energią. Wypróć się tak, żeby byście leżeli po meczu wszyscy, natomiast żebyście leżeli szczęśliwi. No. O każdy metr, chłopaki, o każdy metr, o każdą strefę tam boiska walczymy. I pamiętać, zaskoczenie, szybki wyrzut z autu i stały fragment. I mówię, rzut wolny, rzut rożny, wziąć 2-3 wdechy i dokładnie w punkt, dokładny ruch. I żebyście wiedzieli, co chcecie robić. Trzy schematy i próbować każdego. I od samego początku, chłopaki, od razu wysoki press, na nic nie pozwolić, na nic. I tradycyjnie przypominam, bez gadania. Ja wiem, że to jest ostatni mecz, natomiast żeby nie osłabić zespołu. Pierwszoligowcy są, niech sędziują, wy macie grać. Tylko gra, cwaniactwo, wyprzedzić każdy ruch przeciwnika. Bezpiecznie, Marcin, Max, jest problem, dłuższe zagranie, dłuższe. Na wyprzedzenie bez kontaktu. Już nie ma tego zwrotu tam z przodu, ale też są niebezpieczni. Norbert, od samego początku tam, bez kartki, żeby było, bo tam masz trudną przeprawę byś miał z tym gościem, jeżeli zagra na boku, no. Bo tam może pójść zmiana, że będzie grał z przodu. Podwojenie, potrojenie, chłopaki, nie wiem. Wszystko musicie zrobić, żeby, osiągnąć cel. Wszystko. Nieważne sposoby są. Ostatni krok, chłopaki, ostatni krok. Panowie, tam w sobotę było 100%, ale dzisiaj musi być, 150%. Jeszcze bardziej, zapamy. To wygramy! Doskok mały, doskok! Doskok słaby jest! Out! Brawo! Max! Nie na raz! Wiktor, wyżej! Adasia, cofnij! Ty masz tam grać! Sam! 40 metr! Stoimy! Kurkani! Wiktor! Wszyscy wam mówią, stoimy! Wybronić! Max! Kryjcie! Brawo! Jest! Ale strach! Yes! Atmosfera rzeczywiście, no, udziela się każdemu, począwszy tam ode mnie, bo praktycznie każde podanie człowiek przeżywa, każde zagranie, każda jakaś tam decyzja, czy to dobra, czy to zła, to też jest, okazuje się, że zawsze coś tam powiem, trzeba opanować te emocje, natomiast no, wy też wyszliście bardzo, bardzo tak, powiedzmy, może i pewni, ale było widać spięcie, no. Także udało nam się strzelić tą bramkę, natomiast no, mecz się jeszcze, chłopaki, nie skończył, bo oni, tak jak sami tu powiedzieliście, ja nie muszę tego mówić, oni zaryzykują, oni nic nie mają do stracenia teraz, tak? Tylko czy są w stanie wytrzymać. Natomiast jedna uwaga,
tutaj do Adasia i do Wiktora. Zamieniacie się pozycjami, nie? Adaś, no przychodziłeś po to, żeby nam tam środek uporządkować. On sobie tam nie poradzi, no. Nie poradzi sobie, bo tak defensywnie zagra jak ty. Trzymajcie to sztywno i z tej drugiej linii, wiesz, wchodź. Natomiast druga uwaga taka jest, jak już gracie to dłuższe podanie na czarnego, to nawet jak on wygra głowę, a ty, Wiktor, jesteś... Nie, no przed tobą jeszcze, no to ta piłka tego. Słuchaj, trzeba przewidzieć, jak już jest zagranie dłuższe i wiecie, że gracie na czarnego, to ty pod stoperów, gdzieś na wolnym polu, Wiktor, no. Chłopaki, zimne głowy, mówię, nawet jeżeli odbiór wasz jest taki, że jest ciężko, tak, no bo paruwa, to, wszystko, tego, oni też chcą. Tak jak powiedzieliście, no oni też wygrali ligę, no. Oni też się nie położą do końca. Konsekwentnie dobić drugą, wytrzymać to do końca i pozamiatany jest. Yes! 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 Przerwij! Graj! To jest kartka! Adaś! Kuba! Musisz sobie poradzić na tym defensywnym. Wygrać głowę, dwa kontakty i przekątna. Nie grać do tyłu! Brawo, Czarny, osiągnęłeś to, co chciałeś. Yes!